Witam wszystkich. Mam na imię Iwan, jesteście na moim kanale i dzisiaj chcę wam opowiedzieć, jak można z pomocą takiego pada do Sony PlayStation 3 albo do Xboxa zamienić pracę operatora albo zamienić pracę operatora na inny tryb zdalny przy monitorze. Co nam dla tego będzie potrzeba? Najpierw będzie potrzebny taki pad do Sony PlayStation 3 albo do Xboxa. Następnie będzie potrzeba kamera PTZ, w moim przypadku Avr WC520 Pro. Jeszcze nam będzie potrzebny program VMX. Dlatego, żeby ustawić sterowanie kamerą PTZ z pomocą pada do Sony PlayStation 3, pierwsze będzie potrzeba podłączyć kamerę PTZ pośrednictwem USB. Kiedy dodamy kamerę do VMX-a, wchodzimy do ustawień wejścia kamery PTZ, przechodzimy do menu PTZ i wybieramy protokół UVC PTZ, naciskamy Connect. Dalej zamykamy i przechodzimy w ustawienia ogólne VMX-a. Wybieramy shortcuty, wybieramy template i tutaj wybieramy nasz kontroler do Xboxa. Naciskamy Apply i zamykamy okienko. I teraz widzimy wszystkie elementy kontrolu kamery PTZ z pomocą naszego pada do Xboxa. Naciskamy OK i przejdziemy do naszego ekranu, który składa się z trzech widoków. Przejdziemy do niego. Na tym ekranie widzicie na przykład w lewym górnym obraz z kamery PTZ. Na dole macie obraz samej kamery PTZ, jak ona się porusza. I przed wami będę ja z joystickiem do Sony PlayStation. I teraz spróbujemy poruszać naszą kamerę. I spróbujemy poruszać. Teraz możemy podjechać bliżej. Bardzo ładnie się ostrzy. Możemy na przykład teraz przejechać w lewo. No i teraz widzimy naszą mównicę. No i widzimy w ogóle, jak się porusza nasza kamera na dole. Możemy teraz odjechać do tyłu i zrobić plan ogólny. Oczywiście, że jeśli podłączyć jeszcze parę kamer PTZ, to można podczas wydarzenia przełączać się między kamerami i zdalnie sterować tymi kamerami z reżyserki. Nawet podczas imprezy, żeby robić bardzo ładny miks z tych kamer. Oczywiście, że na obrazie widać, jak ta kamera się przemieszcza. I żeby na przykład ukryć, jak ta kamera się porusza, możemy na przykład przełączyć naszą kamerę i użyć na przykład presetu na poprzednio ustawionych miejscach. Na przykład teraz wybierzemy mównicę i na przykład dobrze mieć specjalna jeszcze jedną kamerę dla planu ogólnego. I wtedy na przykład jak użyjemy plan ogólny i użyjemy naszych presetów, to możemy się przełączyć między dwoma kamerami, między planem ogólnym i naszym presetem na kamerę PTZ przy pomocy przenikania. Teraz przyszliśmy na plan ogólny, wybieramy preset na przykład na środek stołu i znowu robimy przenikanie. Teraz chcemy na przykład zrobić, żeby było widać cały stół, to robimy przenikanie, wybieramy preset cały stół i znowu robimy przenikanie. W ten sposób można zrobić, żeby obraz naszego wydarzenia był bardziej dynamiczny i żeby nie widać było tych ruchów kamery. W ten sposób można obsługiwać mniejsze wydarzenie. No i właśnie w ten sposób, tak jak pokazałem, można sterować z pomocą pada do Xboxa
naszą kamerą PTZ. Jeśli ten film Wam się spodobał, proszę postawić lajka i zasubskrybować kanał, żeby nie przepuścić żadnych nowości. Z Wami był Iwan Koziupa. Wszystkiego dobrego.